Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Event zimowy zdążył się już zagościć na serwerach New World, ale niestety tym razem aktualizacja, która go wprowadziła, wprowadziła także szereg błędów. I to nie takich malutkich, które można pominąć, tylko dużych, o których trzeba powiedzieć, żebyście wiedzieli, czemu coś nie działa albo nie działa tak, jak powinno działać. I pierwszy z nich, który może wzbudzać największe emocje, to błąd związany z duplikowaniem materiałów na trofea oraz przedmiotów wysokotierowych poprzez usuwanie ofert skupu w faktorii. W wyniku tego zablokowana jest faktoria oraz wymiana dóbr między graczami, czyli po prostu trade. I mówię to z niemałym spokojem, ponieważ duplikacja złota czy przedmiotów w tej grze odbywała się już w przeszłości, mamy to teraz i na pewno wielokrotnie pojawi się jeszcze w przyszłości. To, co jest najważniejsze w takiej sytuacji, to to, jak szybko reagują twórcy, jak szybko blokują możliwość wymiany, jak szybko banują graczy, jak szybko usuwają przedmioty z gry. I mówię to ze spokojem, dlatego że w ostatnim czasie mieliśmy start w zasadzie świeżych serwerów. Świeżych serwerów, które bez żadnych błędów, bez żadnej duplikacji, bardzo, bardzo szybko i w bardzo dużym tempie zaczęły ekonomią doganiać serwery stare. I tak, jeszcze nie dogoniły, ale już są naprawdę bardzo, bardzo blisko. I jest to ekstremalnie proste do zweryfikowania. Wystarczy wejść na serwery świeże, przejrzeć faktorię i potem wejść na serwery stare i przejrzeć faktorię. Robiłem to już wielokrotnie na swoich streamach i każda osoba, która ma dostęp do gry, może sobie po prostu sprawdzić, jak te ceny się kształtują. I myślę, że finalnie każdy musi przyznać mi rację, że to, co działo się w przeszłości w grze, te duplikacje, które działy się w przeszłości, tak faktycznie nie miały aż tak dużego przełożenia na tą ekonomię, jakby mogło się wydawać. I żebyście nie zrozumieli mnie źle, że ja teraz mówię, o, nic się nie stało, to nie jest żaden problem. Oczywiście, to jest problem, ale nie ma co aż tak bardzo przykuwać tego uwagi. Najważniejsze jest to, żeby finalnie twórcy sobie z tym poradzili, żebyśmy mogli wrócić do gry i bawić się w tym tytule dalej. I jeżeli mówimy tutaj o powrotach do gry, to w tej całej sytuacji jest jedna rzecz, która jest gorsza od tego, że coś zostało zduplikowane. Gorsze jest to, że wielu graczy, którzy nieumyślnie wykorzystali ten problem, którzy nabyli te przedmioty w jakiś sposób, a nie chcieli duplikować, no to niestety też muszą spotkać się z banem. Oczywiście to nie będzie ban permanentny, to będzie ban, który będzie zdjęty po jakimś czasie, no ale niestety te konta, które posiadają zduplikowane przedmioty, będą zablokowane na pewno na tydzień, dwa, czy może trzy, albo i dłużej. I przygotujcie się na to. Jeżeli wasze konto zostało flagowane, no to niestety, ale będziecie musieli swoje odsiedzieć do momentu, aż te przedmioty nie zostaną w jakiejś części usunięte z gry, bo też nigdy nie jest tak, że całe złoto czy wszystkie przedmioty są usuwane z gry. Zawsze jest tak, że coś gdzieś musi zostać, no ale czy ma to jakieś już tam potężne przełożenie na ekonomię, no to już wspominałem o tym wcześniej. W moich oczach nie, no ale oczywiście że każdy może mieć inne zdanie. Dalej, bo to nie jest jeden jedyny błąd, o którym trzeba powiedzieć. Kolejny błąd tyczy się beaconów oraz sacred groundów, czyli umiejętności healujących, umiejętności leczących. Niestety, ja to tak spłaszczę bardzo. Jeżeli gracz ma różne wartości fokusa, tak? Czyli skupienia i czy to beacon, czy sacred ground mają inne wartości, no to jeżeli one się zderzą, powiedzmy dwa sacred groundy będą położone obok siebie, tak? Czy będą się dotykać i healerzy będą mieli inne wartości fokusa, no to po prostu leczenie przestanie się pojawiać w jednym z tych sacred groundów. I jest to błąd, który z całą pewnością może się bardzo, bardzo odbić w grze, więc jeżeli gracie w gildii, która skupia się na PvP, która skupia się na wojnach, to zadbajcie o to, aby wasi healerzy szli na wojnę z tą samą wartością fokusa, żeby to leczenie było po prostu takie samo. Warto nad tym popracować.
Kolejny błąd tyczy się muszkietów i ja, no nie będę ukrywał, troszkę się cieszę z tego błędu. Trochę się cieszę, ponieważ napad na posterunek PvP wyglądało w ostatnich czasach tak, jak wyglądało i troszeczkę mamy odetchnięcia. Oczywiście błąd z tą pewnością zostanie bardzo szybko naprawiony. Tak czy inaczej, chodzi o to, że muszkiety blokują się przy wykorzystywaniu jakichś tam umiejętności. Po prostu tego muszkietu nie można przeładować, przez co nic nie można zrobić. Czyli muszkiety tak jakby są wyłączone z gry przez pewien błąd na jednej z umiejętności. To bodajże chodzi o powder, no to takie dosypanie czegoś tam, jakiegoś proszku do broni. Kolejna rzecz, to już w sumie taka najmniejsza, można powiedzieć, to zablokowanych kilka chestów na piaskobrzegach, na Brimstone Sands. Twórcy tutaj w tym poście, który mam przed twarzą, jest napisane, że all Brimstone Sands chests sunk in the ground. To jest nieprawda. Ja spotkałem chyba 4 takie skrzynki, których nie da się podnieść. Być może jest ich więcej, ale na pewno nie są to wszystkie. Kolejny problem, z którym na pewno zderzyło się wielu graczy, tyczy się tego, że po zainstalowaniu aktualizacji dostają informacje o tym, że instalacja nie przebiegła, czy że instalacja przebiegła pomyślnie, ale że coś jest nie tak z klientem. I w takiej sytuacji pamiętajcie o tym, żeby albo przeinstalować grę, albo sprawdzić pliki poprzez Steam, żeby te problemy zostały naprawione. Klient sobie z tym poradzi, tak? Poprzez Steam i tej gry będziecie mogli wejść, ale jest to bardzo, bardzo częsty problem i wiele osób się z tym zderzyło, tak? Że po prostu do gry nie mogli po instalacji aktualizacji wejść. Okej, i w moich oczach to są właśnie te najpoważniejsze błędy, które w grze zagościły razem z tą zimową aktualizacją. Oczywiście możemy też tutaj przytoczyć te wyższe pingi przy eventach, czy spadki FPS-ów w miejscach, gdzie dzieje się event. No jest to spowodowane tak naprawdę tym, że wielu graczy po prostu znajduje się w tym jednym miejscu. No i na to się już nie da nic zaradzić. Niestety. Niestety na to się nie da nic zaradzić, tym bardziej w tych godzinach wieczornych, gdzie jest prime time, czyli 19, 20, 21 godzina, wtedy te problemy są największe. Gracze o gorszych komputerach mają mało FPS-ów, gracze, a serwery się przeciążają, więc jest to, co jest. Tak wyglądają world bossy w grach MMORPG. Dla mnie to też nie jest jakieś potężne zaskoczenie, no ale z całą pewnością gdyby silnik graficzny był bardziej dopracowany, to mogłoby być nieco lepiej. I ode mnie na dzisiaj to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o całej sytuacji. Nie unoście się zbyt za bardzo. Też pamiętajcie, że to jest tylko gra. Miejmy nadzieję, że finalnie wszystko będzie dobrze. Ja, jeżeli mogę powiedzieć, co teraz robię, no to ja dzisiaj gry nie włączam. Tak? Ja dzisiaj gry nie włączam, włączę ją dopiero, gdy wejdzie patch, gdy naprawią trading post, gdy uporają się z tymi problemami. Mam nadzieję, że dzisiaj, czyli tego 8 grudnia w okolicach godzin wieczornych już coś dostaniemy i że gra wróci do normalności, ale daję sobie chwilę odetchnienia i nawet się do niej nie loguję. Tak czy inaczej, bardzo dziękuję za uwagę, widzimy się w kolejnym materiale albo na Twitchu. Życzę wam miłego dnia albo dobrej nocy. Cześć, cześć!